Skoro przywitaliśmy się w pierwszej części nabożeństwa, przystąpmy do kazania Słowa Bożego. Temat kazania: patrz i żyj. Otworzycie wspólnie ze mną Księgę Dzieł Apostolskich, 16 rozdział. Paweł i Sylas pojmani w więzieniu. Czytam od tekstu 25, 16 rozdziału Dzieł Apostolskich. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. Jeszcze dwa teksty, które brat czytał na wstępie. 30-31. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Gdy Pan Jezus zmienia człowieka upartego buntownika, wierne dziecko Boże nie czyni tego przez łatanie i bandażowanie upadłej ludzkiej natury. Czyni coś znacznie radykalnego. Jedna z chrześcijańskich pieśni przypomina nam, że jest życie w spojrzeniu na Zbawcy Krzyż. Co czyni Jezus Chrystus? Jak to czyni? Dlaczego to czyni? Powstaje pytanie, w jaki sposób człowiek staje się chrześcijaninem. Pewnego duchownego poproszono, by przygotował kazanie dla więźniów w dużym zakładzie karnym. W przeciągu swojego wystąpienia kaznodzieja złożył wizytę w więzieniu. Naczelnik oprowadził go, po czym udali się do kaplicy więziennej. Była to duża sala na około 1500 osób. Jutro ta sala będzie pełna, pastorze, powiedział naczelnik więzienia. Jednak nie liczba miejsc, ale dwa szczególne krzesła. W pierwszym
rzędzie zwróciły uwagę kaznodziei. Dlaczego te dwa krzesła na przodzie są nakryte czarnym suknem? Zapytał. Dwaj mężczyźni, którzy zajmą te miejsca, jutro zostali skazani na śmierć. Odpowiedział naczelnik. W poniedziałek pójdą na krzesło elektryczne. Skazani na śmierć? Powtórzył cicho kaznodzieja. Więc to będzie ostatnie nabożeństwo, w którym wezmą udział. Tak, pastorze, to kazanie będzie ostatnim, jakie usłyszą. Kaznodzieja zobaczył wszystko, co powinien. Potrzebował miejsca, gdzie w samotności mógłby przemyśleć swoje kazanie. Gdy wrócił do domu, padł na kolana i modlił się. Boże, daj mi przesłanie dla tych dwóch mężczyzn, którzy zasiądą na krzesłach okrytych czernią. W duchowym sensie wszyscy moglibyśmy dzisiaj usiąść na krzesłach obleczonych w czerń, skazani na śmierć. Wszyscy zasłużyliśmy na śmierć, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, a skutkiem grzechu jest śmierć. Znane nam teksty z księgi, z listu apostoła Pawła do Rzymian. Drodzy, otwórzcie list Pawła do Rzymian, rozdział 3. I tekst czytajmy 23. List Pawła do Rzymian, rozdział 3, tekst 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I 6 rozdział listu do Rzymian, tekst 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak możesz stać się chrześcijaninem? Być może nawet pytałeś, jak stróż więzienia Filipi. Czytany tekst 16 rozdziału dzieł apostolskich, tekst 30. Co mam czynić, abym był zbawiony? Paweł i Sylas odpowiedzieli na to pytanie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Gdy uczysz się o Jezusie Chrystusie, czytając Pismo Święte, słuchając kazań, czy rozmawiając z chrześcijanami, ten sam Duch Święty, który natchnął autorów ksiąg Pisma Świętego, wpływa na twój umysł. Ewangelista Jan zapisał słowa Jezusa. Czytam z Ewangelii Jana, 3 rozdziału, tekst 8. Ewangelii Jana, 3 rozdział, tekst 8. Mówi Pan Jezus. Wiary wieje, dokąd chce. I szum Jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Duch Święty zaszczepia
miłość do Boga w twoim sercu. W 5 rozdziale wrócę do księgi, do listu Pawła do Rzymian. 5 rozdziału, tekst 5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Duch Święty zaszczepia miłość do Boga w twoim sercu. Tak, iż zaczynasz sobie uświadamiać, jak drogi i cenny jesteś dla twojego niebiańskiego Ojca. Zaczynasz odczuwać jego głębię współczucia, wiedząc, że za siebie wydał on na śmierć swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. W 1 liście Jana, w rozdziale 4, przeczytajmy tekst. 1 list Jana, rozdział 4, w rozdziale 4, czytajmy tekst. Rozdział 4, tekst 9 i 10. 1 list Jana, rozdział 4, tekst 9 i 10. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Zaczynasz rozumieć, co Bóg uczynił dla ciebie przez śmierć Jezusa. A wtedy nabierasz przekonania, że jesteś grzesznikiem. I jeśli nic się nie zmieni, będziesz zgubiony. Pozwólcie, że powtórzę to zdanie, które przed chwilą powiedziałem. Zaczynasz rozumieć, co Bóg uczynił dla ciebie przez śmierć Jezusa Chrystusa. A wtedy nabierasz przekonania, że jesteś grzesznikiem i jeśli nic się nie zmieni, będziesz zgubiony. Ewangelia Jana, 16 rozdział, tekst 7 i 8. Ewangelia Jana, 16 rozdział, tekst 7 i 8. Czytajmy wspólnie. 16 rozdział Ewangelia Jana, tekst 7 i 8. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Jeśli pozwolisz, by Duch Święty cię prowadził, to przekonanie będzie się pogłębiać, tak iż zaczniesz zupełnie polegać na Bożej pomocy i miłosierdziu. I codziennie będziesz się modlił o nie. To jest modlitwa, którą Wszechmogący zawsze wysłucha i spełni. Będziesz zawsze wyrażał skruchę.
Czytaliśmy już z Księgi Dziejów Apostolskich. Chcielibyśmy do tej księgi wrócić, do rozdziału 5. Rozdział 5 Księgi Dziejów Apostolskich, tekst 31. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją, jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Skrucha obejmuje żal z powodu grzechu i gotowość odrzucenia tego grzechu. A skrucha to coś jeszcze więcej. W oryginalnym języku Pisma Świętego skrucha dosłownie oznacza zmianę umysłu, a ta prowadzi do zmiany sposobu życia. Dzięki temu zaczynasz miłować Boga i nie chcesz już postępować na swój sposób wbrew woli Bożej. Przyjmujesz Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana. W pierwszym liście Pawła do Koryntian w rozdziale 12, tekst 3. Czytaj. Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 12, tekst 3. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty, i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Przyjmujesz Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, wyznając swoje grzechy i przyznajesz się przed Nim do swojej grzeszności, uważając Go, Jezusa, za swojego Króla na zawsze. Czytaliśmy już Ewangelii świętego Jana. Otwórzmy pierwszy rozdział, tekst 12. Ewangelii Jana, rozdział 1, tekst 12. Wspólnie z Wami jest. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I trzeci rozdział, tekst 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W tym wszystkim pomoc Ducha Świętego jest Ci całkowicie niezbędna. Gdy szczerze wyznajesz swoje grzechy Bogu Ojcu i postanawiasz Mu służyć, możesz nie odczuć szczególnej zmiany, ale Bóg czyni dla Ciebie kilka rzeczy. Przebacza wszystkie Twoje grzechy. Czytamy w pierwszym liście Jana, w rozdziale 1, tekst 9. Pierwszy list Jana, rozdział 1, tekst 9. Jest strona, jest 1324. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
Dzieje apostolskie, rozdział 13. Dzieje apostolskie, rozdział 13, tekst 38. Dzieje apostolskie, rozdział 13, tekst 38. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. Wszechmogący może to uczynić, gdy Jezus Chrystus przez swoją śmierć zapłacił karę za wszystkie grzechy ludzkości. Po drugie, Bóg przypisuje ci doskonałe posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. Znane nam teksty z drugiego listu Pawła do Koryntian, rozdział 5, tekst 21. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział 5, tekst 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I również chciałbym otworzyć list Pawła do Rzymian. Rozdział 4, dwa teksty. W liście do Rzymian, w rozdziale 4, tekst 5 i 6. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. I tekst 6. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Najwyższy Bóg może to uczynić, gdyż Jezus Chrystus nie tylko umarł za ciebie i za mnie, ale także prowadził bezgrzeszne życie dla ciebie. Wiekuisty daje ci dar życia wiecznego. Chciałbym otworzyć jeszcze raz list Pawła, pierwszy list Jana. Rozdział teraz 5. Pierwszy list Jana, rozdział 5, tekst 11, włącznie do 13. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Zbawiciel przyjmuje się do swojej rodziny i traktuje jak swoje umiłowane dziecko. Jesteśmy przy liście apostoła Jana. Trzeci rozdział, dwa pierwsze teksty. Z trzeciego rozdziału listu Jana. Dwa pierwsze teksty. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Ellen White podsumowała tę dobrą nowinę. Pozwólcie, że mam ten fragment tutaj na tej dyspozycji. Pozwólcie, że ten fragment przeczytam. Przed upadkiem
Adam mógł ukształtować sprawiedliwy charakter przez posłuszeństwo prawu Bożemu. Jednak nie uczynił tego, a przez jego grzech nasza natura jest upadła. I nie możemy uczynić siebie sprawiedliwymi. Ponieważ jesteśmy grzeszni i upadli, nie możemy być posłuszni prawu Bożemu w sposób doskonały. Nie mamy w sobie sprawiedliwości, dzięki której moglibyśmy sprostać wymaganiom prawa Bożego. Jednak Chrystus przygotował dla nas drogę ocalenia. Żyjąc na ziemi, przechodził próby i był poddany pokusom, przez które i my musimy przejść. Jezus prowadził bezgrzeszne życie, umarł za nas, a teraz pragnie zabrać nasze grzechy i dać nam swoją sprawiedliwość. Jeśli oddajesz siebie Jezusowi i przyjmujesz Go jako swego Zbawiciela, wtedy niezależnie od tego, jak grzesznym może być Twoje życie, dzięki Niemu jesteś uznany za sprawiedliwego. Jeszcze jedno zdanie. Charakter Chrystusa zajmuje miejsce Twojego charakteru, a Bóg przyjmuje się tak, jak gdybyś nie zgrzeszył. Jezus Chrystus zastąpił Cię zarówno przez swoje życie, jak i przez swoją śmierć. Gdy Bóg Ci przebacza i przypisuje posłuszeństwo Chrystusa oraz sprawiedliwość Jego charakteru, Pismo Święte nazywa to usprawiedliwieniem. Słowo to oznacza, że Najwyższy uwalnia Cię od wszelkich zarzutów związanych z grzechem. Ogłasza Cię sprawiedliwym w Jezusie Chrystusie. Mieliśmy dzisiaj w lekcji w Szkole Sobotniej tekst Pisma Świętego z listu Pawła do Rzymian, 8 rozdział, tekst pierwszy. Pozwólcie, że go przeczytam. 8 rozdział listu do Rzymian, tekst pierwszy. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Usprawiedliwienie przez wiarę oznacza, że prawdziwie wierzysz, że Bóg, iż Bóg uczynił dla ciebie to, co obiecał. Twoje zbawienie od grzechu jest Jego darem dla ciebie. Amen. Przyjmujesz ten dar przez wiarę, gdy uznajesz Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana. W liście do Efezjan, w 2 rozdziale, tekst 8, 9 i 10 czytam, strona 1262. 2 rozdział listu do Efezjan, tekst 8, 9 i 10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czytaliśmy już z Ewangelii Jana. Jezus Chrystus, nasz Pan, w rozmowie z Nikodemem wypowiada takie słowa i dzisiaj przemawia do naszych serc. 3 rozdział Ewangelii Jana, tekst 3. Czytam go. Mówi Pan Jezus do nas. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo,
nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Narodzenie na nowo to oczywiście przenośnia. Oznacza nadnaturalną przemianę, jaka zachodzi w twoim umyśle, gdy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Czasami Pismo Święte opisuje to doświadczenie jako otrzymane w darze nowego serca. Gdy Duch Święty wlewa miłość, wiarę i skruchę w twoje serce, twój sposób myślenia i twoja motywacja ulegają zmianie. Gdy serce zwraca się całkowicie ku Jezusowi Chrystusowi, wierząc w Jego obietnicę i podporządkowując Mu wszystkie swoje plany, wówczas nowe życie staje się natychmiast twoim udziałem. To duchowe narodzenie jest tak samo realne jak twoje fizyczne narodziny. Nowonarodzenie oznacza, że stajesz się na nowo narodzonym dzieckiem w Jezusie Chrystusie Panu. Dzięki temu w sposób naturalny będziesz pragnął wzrastać i rozwijać się w swoim chrześcijańskim doświadczeniu. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, w rozdziale trzecim, przeczytajmy słowa. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, tekst 18. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, tekst 18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Codzienne studiowanie Pisma Świętego, modlitwa i dzielenie się swoim szczęściem z bliźnimi pomoże ci stawać się mocnym chrześcijaninem dla Boga. Pozwólcie, że to zdanie jeszcze raz powtórzę. Codzienne studiowanie Pisma Świętego i dzielenie się swoim szczęściem z bliźnimi pomoże ci stawać się nowym chrześcijaninem dla Boga. Jesteśmy teraz jeszcze otwarte, mamy list Pawła, list Piotra. Chciałbym kartkę wrócić do pierwszego listu Piotra, rozdział drugi, pierwsze trzy teksty. Rozdział drugi, pierwszego listu Piotra, pierwsze trzy teksty. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzenie niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I trzeci tekst. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Gdy przyglądasz się siebie i różnym osobom w swoim zborze, czy w swojej klasie, możesz się zastanawiać, jak to możliwe, że Pismo Święte nazywa lud Boży świętym. Być może, myśląc o sobie, mówisz w duchu,
z pewnością nie zasługuje na miano świętego. Być może jest tak dlatego, iż sądzisz, że święty to ktoś, kto jest doskonały. A w biblijnym znaczeniu święty to ktoś, kto został odłączony. W Piśmie Świętym słowa takie jak święty, uświęcać i uświęcenie pochodzą od tego samego słowa, które oznacza oddzielać, odłączać. Pismo Święte utożsamia przyjęcie Jezusa Chrystusa z usprawiedliwieniem przez Boga. Wtedy właśnie następuje nowonarodzenie. Ponadto Biblia kojarzy to doświadczenie z Bożym uświęceniem, przez które Bóg czyni cię swoim świętym. To znaczy, że gdy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana, Bóg odłącza cię od świata i przyjmuje cię jako należącego do Niego. Znane dla nas teksty z listu Pawła do Koryntian w rozdziale 6. Czytam tekst. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział 6, tekst 17 i 18. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Odtąd staje się coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Proces twojego uświęcenia zostaje rozpoczęty. Termin taki jak nowonarodzenie, usprawiedliwienie i uświęcenie są biblijnym sposobem opisania tego, co dzieje się, gdy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana oraz zaczynasz prowadzić chrześcijańskie życie. Gdy osiągasz duchową dojrzałość, odwracając się od złego, może ci się zdarzyć, że popełnisz błąd. Jednak pamiętaj, że ten rozwój jest możliwy dzięki łasce Bożej. Jak długo pozostajesz oddany Panu, Jego pojednawcza ofiara jest dla ciebie źródłem przebaczenia. Ja chciałbym pominąć tekstu z pierwszego listu Jana, rozdział 1, tekst 7, strona 1324. Pierwszy list Jana, rozdział 1, tekst 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jak ci dwaj skazani, którzy mieli zasiąść na krzesłach nakrytych czarnym sukniem, my wszyscy jako grzesznicy stoimy w obliczu sądu ostatecznego. Nie możemy uznać się za niewinnych, ani twierdzić, że za nasze dobre uczynki należy się nam przebaczenie. Kara jest pewna. Zapłatą za grzech. Tak, siostro, tak. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wieczna śmierć. Ale Biblia ogłasza dobrą nowinę.
zanim nadejdzie dzień sądu. Dobrą nowiną jest to, że twój sędzia sam zapłacił karę śmierci za twoje i moje grzechy. Amen. Tak? Chwała Bogu za to. Jednak taka wola Boża. Dobrą nowiną jest to, że twój sędzia sam zapłacił karę śmierci za twoje i moje grzechy. Otwórzmy 5 rozdział Ewangelii Jana, tekst 22. Ewangelia Jana, 5 rozdział. W 5 rozdziale jeden tekst, 22. 5 rozdział Ewangelii Jana, tekst 22. Mówi Pan Jezus: bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Bóg czeka, by obdarzyć cię przebaczeniem zupełnym i za darmo oraz dać ci nowe, wspaniałe życie w nim. Dlaczego nie miałbyś wstać ze swojego krzesła śmierci i przyjść do Jezusa Chrystusa już teraz? Opowiada się o pewnym Jacku. Był biznesmenem w pewnym mieście. Było wiele nacisku w jego pracy. Na początku jego małżeństwo było szczęśliwe. Miał kochanego synka. W pracy Jacka pojawiły się różne presje. Zaczął pić alkohol. Wracał do domu, swoją ręką uderzył po twarzy swoją żonę. Pewnego wieczoru mały chłopczyk bawił się z zabawkami. Jacek zaczął chodzić po nich, niszczył samochody i uderzył swojego synka. Żona jego zaczęła bać się swojego męża. Ten mały chłopiec zaczął płakać, gdy tato wracał do domu. On wiedział, że tato będzie krzyczał. To będzie straszliwy dom. Aż pewnego wieczoru Jacek siedział na krześle, zaczął zastanawiać się nad swoim życiem, nad kłótniami z żoną i nad piciem alkoholu. Pewnego wieczoru uklęknął u swego krzesła i powiedział takie słowa: drogi Jezu, ja naprawdę niedobrze traktowałem swoją żonę. Wybacz mi, jak traktowałem swego synka. Dokonaj czego we mnie, czegoś. Uczyń mnie nowym człowiekiem. Rzeczy w jego życiu zaczęły się zmieniać. Jego złość zaczęła się zmieniać w miłość. Alkohol został odkładany. Ten dom znowu stał się szczęśliwy. Chłopiec zapytał mamy, dlaczego tato się zmienił? Czy nie miałbyś zapytać jego? Tato ze łzami w oczach wziął swego synka na kolana i powiedział takie słowa: ponieważ spotkałem Jezusa, Jezus mi wybaczył, tak bardzo mi przykro, że tak niedobrze traktowałem mamusię i ciebie. Synku, Jezus dał ci nowego tatusia.
Przyjacielu, świat nie potrzebuje filozofii. Świat potrzebuje mądrości. Jedynie Jezus jest źródłem miłości. Jedynie Jezus może się przemienić. Tak jak tamten człowiek. Jezu, ja przychodzę dzisiaj, ja chcę, abyś wybaczył moje grzechy. Kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, On przyjmuje nas za swoje dzieci. On wyciąga swoje ręce, aby wam wybaczyć. Jego ręce są szeroko otwarte dla was. Każdy grzech może być wybaczony. Otwórz swe serce dla tego, który jest źródłem życia, przebaczenia i miłości. Amen. Amen. Dziękujemy za słowo. Chciałem zaprosić do otwarcia śpiewniku na pieśń numer 411. To jest pieśń pod tytułem Święta Miłość Chrystusowa.